Siemanko, z strony Jacu, dajcie sobie zrobimy kolejnego Overwatcha. Zrobimy sobie teraz Overwatcha przez panie Jacu Holm Scratcha do akcji. Robimy takiego szybkiego Overwatchika. No i idę spać, bo jutro szykuje się naprawdę ciężki dzień. Dobra, zobaczymy, jaka jest sytuacja. Mamy naszego pana podejrzanego, jest jak widzicie na pierwszym miejscu. 22, 3, 11 staty, 4 razy MVP, no i 18 runda. Zobaczymy sobie, jak tutaj nasz pan podejrzany ugra. Tylko wybaczcie sobie, tutaj sobie jeszcze włączę prześwietlenie. Nie wiem, czy mi się tutaj... To zawsze mi się to wyłącza. Radio 2. Powinno być. Powinno być teraz. Jest? Okej, okay, dobra. Okej, okay, no i tutaj już jest headshot. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, zobaczymy. Nie patrzę jakoś perfidnie, chociaż... Dobra. Tutaj już go musiał widzieć, że tam jest. No i na razie tutaj przerwa. No i co mamy? No nie, naprawdę. Naprawdę. Serio. Really, musiał takie coś odpalić. Jest godzina aktualnie za 15 minut 11 w nocy. No i ja już dostaję oczopląsów. Ja to przewijam, bo to nie ma nawet sensu na takie coś patrzeć. Zrobimy sobie drugiego Overwatcha. O, teraz stopnął. Nie, stopnął? Nie. Dobra, już nie ma kręćka. Dobra, czyżby tylko na jedną rundę włączył te haksy? Już wszyscy poszli na B. No ale już widać tego Trigger bota, Aimbota, WH, celowanie. No. Przynajmniej nie mamy tego kręćka, nie? Bo to można serio. Ale kurde, co się odpalił. Och, szkoda 15 euro, nie? Szkoda 15 euro. Czy nie wiem, po ile tam jest teraz. Skąd jest tracking? Kiedy są teraz fajne ceny na właśnie na Steamie. No ale słuchajcie, no. Ja już myślałem, że po prostu będzie jak jakiś koleś, który nie wiem, może się kryje albo coś, żeby takie coś było ciekawego, a tu perfidny haks. Zagrał ile, nie wiem, tam 18 runda tam była. Zagrał 18 rund, czy tam 17, albo nie wiem ile tam było, już zapomniałem. No i odpalił haks, nie? No nie ma co. Nie ma co takie coś i no. Zbanować, nie? Oj, ale teraz dostał headshot. Ale jak skanuje, ja cię gryzę. Ale Aimurlak, wow, ale to zrobił. To zrobił, nie no. Nie ma sensu. No już wie, już wszystko wie. Ha, jeszcze go rozwalili. Żal mi takich ludzi. Nie no dobra, znowu ma kręćka, dobra, przewijamy to. Nie ma sensu nawet na to patrzeć. Nie ma sensu, przewijamy. W ogóle za niedługo powiem informację o zagraniu ze mną Mixa, MMA. Chcę znowu właśnie zrobić kolejną część demka z widzami. Także spodziewajcie się za niedługo jakiejś tam informacji. Oczywista ponad wszelką wątpliwość, prześlij werdykt. Dobra, no i mamy pierwszego Overwatcha zrobionego, widzimy się zaraz w kolejnym. Okej, okay, i widzimy się w drugim Overwatchu, jedziemy jak zawsze mapa Deadast 2, no jakby nie inaczej. Dobra, nasz pan podejrzany, 9-1-9 staty. No mam nadzieję, że teraz coś tutaj będzie, teraz coś fajnego pokazanego. No i zobaczymy, co nasz tutaj ugra, nasz pan podejrzany. Patrzymy, na razie normalny Fragens. Panie się wychylił. Sobie włączymy spowolnione tempo, jakby co. To na razie nikogo nie ma. Będziemy sobie tak to trochę przyspieszać niekiedy. No i teraz pad. Na razie ma tutaj zbytnio jakichś podejrzanych akcji. Ostatnia runda pierwszej połowy. No i na razie na spokoja, nie? Na spokoja. Teraz tutaj wychylił mida. Oj, ładnie teraz. Ale to jest normalny fragens, nie? Ach, szkoda. Może za tą akcję został zreportowany. Kto wie. O, że strzelił ta kompanii i koniec. Już trzeba go zreportować. Dobra, patrzymy dalej. Dobra, tutaj będzie wychylał. Pan Maska. Oj, ładna pestka. Ale to była normalna pestka, nie? Oj, będzie tutaj wjazd na longa. Pestka, ładnie.
Dobra, tutaj na pewno go zauważył nasz pan podejrzany. Wie, że jest po lewej stronie. Także będzie czekać tutaj, aż się wychyli. I ładnie. Jest triple kill. Zobaczymy, czy będzie czwórka. Jest czwórka. No i za tą akcję mogę się założyć, że za tą akcję został zreportowany, nie? Chociaż to była normalna akcja, normalne strzały, normalne pestki. Serio, niekiedy widać, jak niektórzy na serio tacy pro-gamerzy, nie? Umią naprawdę strzelać z tego USP-ka, to się w pale nie mieści, jak niektórzy serio umią te pestki dawać. Normalnie niekiedy mnie to serio szokuje, nie? No i pewnie, no i teraz będą pewnie takie, no, w miarę normalne akcje, mi się wydaje. Chociaż patrzymy. No, tutaj podbiega już pan podejrzany do niego. Wybaczcie mój zamuł, ale wiecie, jutro do pracy, jest godzina 23 już. Które śpiący jestem. No ale, które oczywiście rozrywki też trzeba, nie? No i tutaj został pan Arasam, 3 HP. No i piękny fragment. No nic nie ma, nie? Nic nie ma, to jest czysty koleś. Ładnie skrócił teraz shorta. To jest wszystko normalne, to są wszystko normalne akcje. Ja już to nawet mogę trochę, znaczy może nie trochę, ale mogę już to przewinąć do końca i dać po prostu mu, że jest bez cheatów, nie? Chociaż patrzymy dalej, nie? Może tak jak tamten. Na tym poprzednim Overwatchu. Włączyć cheaty tam chyba w 17 rundzie to było, nie? Dobra, 19 runda. Oczywiście przewijamy dalej. Tutaj pad. Nie no, ja mu nie dam reporta, nie? Czysty koleś. Może jeszcze jakieś fajne akcje ugra. Oj, chyba tutaj będzie wjazd na longa. Nie, jednak nie. Na shorta. Ładnie teraz. Matko, za taką, że jedna akcja mu fajnie wlazła i już od razu report cały team. Koniec. Oj, teraz ładnie. Teraz ładnie pojechał, no. Niczym ten Niko. Niko ponoć bardzo dobrze gra właśnie z tego, z Desert Eagle'a, nie? No ale bardzo ładnie tutaj ugrywa. No mogą być to jakieś, nie wiem, goldy, może Master Guardiany, no takie jakieś rangi już troszeczkę lepsze od silverów. Oj, ale daje te peski ładne, nie? Wam powiem. Ohoho, to teraz było dobre. No to było teraz już, kurde, lekko podejrzane, to jest lekko podejrzane, ale nie, no ja go nie zreportuję. Za mało tak czy siak dowodów. No. No to już serio było takie no. Czy ja wiem, no. Nie no, no, w sumie normalne to było, nie? Widział go pewnie trochę przez tego smoka i strzelił, nie? No zobaczymy, jeden na jednego. Raczej się nie kryje, raczej. A teraz jakiś, nie wiem, granat jakiś. Tutaj na pewno widział cień, ale nie, tak czy siak to jest za mało dowodów. Oczywiście zdarzają się takie akcje na turnieje, ale na turniejach niestety, no, niewystarczające dowody. No i mamy jednego haksa złapanego, a jednego nie, można tak powiedzieć. Także co, dobra, no to ja się z wami żegnam, trzymajcie się, dobranoc, dzięki jeszcze raz za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy, nara.